Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz i The Catch Play tuż po gali KSW73, a ze mną gość specjalny Joanna Jędrzejczyk. Witam serdecznie. Cześć. Asiu, no generalnie to, co zobaczyliśmy w tej walce, jeżeli chodzi o kickboxing, coś niesamowitego, ale panowie obiecywali kickboxing, a my widzieliśmy tutaj troszeczkę MMA. Było troszkę MMA. Mi się ciężko oglądało tą walkę, bo Arek Grzesek był ostatnio gościem u mnie na obozie moim i Magdy Loski. Tomka Sarare znam, bo wiesz, wywodzę się ze sportów uderzanych, także to jest legenda. Obaj panowie zapisali się na kartach historii, jeżeli chodzi o polski kickboxing, Muay Thai, a teraz na kartach historii, jeżeli chodzi o polskie MMA. Mi się to trudno oglądało, no wygrał Arek, bardzo się cieszę, ale Tomek na zawsze pozostanie legendą, także tak. Ja mam serduszko złamane, ale to nie o to chodzi, że kibicowałam bardziej Arkowi czy bardziej Tomkowi, mi po prostu było bardzo trudno, dla mnie to było 50-50, bo ja wiem, jak mnie znasz, ja kocham sportowców, kocham ludzi i uwielbiam tych panów. Słuchaj, druga runda, to było niewiarygodne, ile Tomek przyjął, to, że to nie zostało przerwane, jestem w szoku, natomiast petarda. Słuchaj, pierwsza runda, no co jak co, Tomek naruszył Arka w pierwszej rundzie, druga runda była znowu dla Arka, Tomek, Arek, no i wygrywa Arek, no coś pięknego, słuchaj, naprawdę, wiesz, pomimo zmęczenia, oni nadal parli do przodu, ale to są ci legendarni, doświadczeni zawodnicy. Słuchaj, czy ty dajesz chłopakom w ogóle... Czy mogę sobie po raz panią zrobić zdjęcie? Nie, bo tak. Trzymam, panie Łukaszu, to jest bardzo niegrzeczne, pan się stracił rekord i to 9 sekund, to teraz... Z wami też sobie zrobię razem, co? Dziękuję. Tak jest. Kalibera. No właśnie, słuchaj, Łukasz się stracił po 18 czy 19 9 latach. W końcu? Tak, miał 9 sekund, a miał 9 sekund, a cię jest 5 sekund knockout. Okej, to nie wiedziałam, słyszałam o tym knockoucie, ale ja bardzo późno przyjechałam na galę. Byłam tutaj z ramienia XTB, z czego bardzo się cieszę, to był mój w ogóle pierwszy event KSW. No ale tak jak mówię, dziś miałam zadanie do wykonania z ramienia XTB, ale cieszę się, że mogłam tutaj być. W takim razie jeszcze raz zapytam, siedzisz tutaj wszystkie te emocje, Torwar, Warszawa, a korci? Byłeś na KSW? Byłeś na UFC? No. No właśnie. Także pozostajmy przy mojej emeryturze. Dobrze, tak na koniec zapytam. Widziałem nagłówek, że Asia Jędrzejczyk chce być najlepszym menadżerem na świecie. Czytałam ten wywiad, ale myślę, że ten wywiad został troszeczkę przeinaczony. Chcę być jak najlepszym menadżerem, bo chcę się poświęcić ludziom przez to doświadczenie, którego przez to doświadczenie, przez sytuacje, których doświadczam w mojej 19-letniej karierze. Chcę pomagać zawodnikom i ja to robię tak po cichutku. Na razie tego nie widać, nie jest to sfinalizowane, jeżeli chodzi o firmę, o spółkę, ale ja tak czy siak pomagam, próbuję gdzieś wskazywać kierunki takim topowym nawet już zawodnikom, ale to powolutku, łyżeczką, tak jak cała moja kariera była. Także powolutku i będę tym menadżerem. Dobrze, w takim razie liczymy na to, że tak to się rozwinie. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Dzięki. Panie i panowie, jedna z najpiękniejszych emerytek polskiego, światowego MMA. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.